Początek wojny w Ukrainie był związany z prośbą od międzynarodowych instytucji zajmujących się ochroną zwierząt i prowadzeniem azylu dla zwierząt egzotycznych i dzikich, która dotyczyła ewakuacji zwierząt zagrożonych działaniami wojennymi z pobliża Kijowa, w tym z ogrodu zoologicznego w Kijowie. I ruszyliśmy na pomoc na granicę polsko-ukraińską już 9 razy. Zorganizowaliśmy również transporty pomocy humanitarnej, a ten ostatni transport to lwy dorosłe, lwiątka i małe lamparciątko oraz przepiękny niedźwiedź himalajski uratowane w stanie wyższej konieczności po atakach rakietowych i dronowych na Kijów. Te zwierzęta w tej chwili są w trakcie kwarantanny i w momencie zakończenia będą już czekały na przyjazd odpowiednich specjalistów, przewoźników. Pojadą do swoich docelowych domów. Są to przepiękne azyle i zoo nie tylko w Europie, bo na przykład lwiątka i lamparciątko pojadą aż do Stanów Zjednoczonych. Tam, żeby w warunkach zapewniających im możliwość utrzymania tożsamości gatunkowej, mogły już ze spokojem z daleka od wojny żyć. Jest to oczywiście dla nas wyjątkowa historia związana z tym, że poznańskie zoo jest domem dla zwierząt, ocala gatunki zagrożone wyginięciem oraz te, które dotknęła wojna. Stąd mamy już na swoim koncie pomoc w ewakuacji prawie 200 osobnikom i nie spoczęli na laurach wraz z międzynarodową społecznością, instytucjami, ogrodami zoologicznymi zrzeszonymi w ERS i w IAZA. My nadal działamy.